Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mission 24, a jest to już drugi odcinek z gry Port Royal 2. Dzisiaj odcinek będzie trochę krótszy, nie będzie trwał aż pół godziny, pewnie coś koło 20-25 minut. Do gierki wracamy, mamy już jeden szlak kupiecki oraz Margaricie naszego drugiego żeglarza. I czy my mamy jakieś tutaj cegły? Nie mamy cegieł, bo ostatnio wszystkie sprzedaliśmy i zostało nam tylko 6000. A to oznacza, że trzeba coś tutaj pohandlować, żeby coś zarobić, coś nie coś. No kupimy te cegły, bo są bardzo tanie. Wiem, że je przed chwilą sobie sprzedawaliśmy, ale jak za 68 to wcale nie kupić w sumie. Dostaliśmy awans, nowa ranga, żeglarz. Teraz możesz kontrolować 3 kapitanów oraz posiadać 2 zezwolenia. No to super, super się składa. O kurczę, ja kupiłem to do magazynu przez przypadek. O. Do magazynu weźcie mi, dajcie to na statek, który w sumie ma fajną pojemność, 140 aż. Przedamy 10 cegieł. I w sumie tyle. Czy tutaj gdzieś jest może w pobliżu? Wszędzie potrzeba narzędzi. Czy jest w pobliżu gdzieś nadmiar osadników? To już nie jest było w pobliżu. Tu jest w Kartaginie, ale to jest za daleko, żeby tam jechać. Tylko po to, żeby potem do Port of Spain pojechać i im to dać. O, tutaj jest. Super ceny są. Weźmiemy kukurydzę i jutę. A wydaje mi się, że jutę można sprzedać w Margaricie, ponieważ dokładnie oni robią liny i oni potrzebują juty. A gdzie produkują, może gdzieś w jakimś większym mieście produkują gdzieś szynkę, bo wtedy będzie można im sprzedać tą kukurydzę. Może na przykład byłoby, że w tej Kartaginie, nie, w Kartaginie są ubrania i rum. A czy tutaj po drodze jest juta, ale juta jest poliny. Jest bawełna, cukier, bawełna. No dobrze, możemy się przejechać sobie pokupować. Albo nie możemy, bo nasz tutaj... To jest też właśnie minus tego kapitana, że jak mamy mało pieniędzy, to patrzcie. On teraz nakupił bardzo dużo rzeczy. On tu sobie pojedzie i dopiero jak dojedzie do San Juan, to on sprzeda, trochę zarobi. No właśnie. Niestety nie mam pieniędzy przez to. Dobrze. Czyli musimy po prostu sprzedać gdzieś, gdzie będzie zapotrzebowanie na te dwie rzeczy. Na kukurydzę i na parę tutaj sztuk można. W Santa Maria jest flota skarbów. O, już jej nie ma, już popłynęli w prawą stronę. To przewiedzieć w sumie. Dobrze, pojedziemy do Kartaginy, bo tutaj mają nadmiar osadników. 6 osób, także wyśniemy i kupimy tyle narzędzi, ile się da, i tutaj po drodze je będziemy sprzedawać. I właśnie o to mi chodzi. Dobra. Tutaj też potrzebowanie. Pojedziemy najpierw do Maracaibo, a potem do... O, Gibraltarze jest flota skarbów. Dobrze, nie będziemy tego sprzedawać, za mały zysk moim zdaniem. Tutaj też jest dość mały, ale tu możemy sprzedać 6 pracowników i może kupić bawełny trochę. Dobra, i może trochę cukru, bo tam chyba gdzieś produkowali rum. Był gdzieś produkowany rum, nie wiem czy nie w Kartaginie, bo no niestety tak. No to w sumie zaraz tam pojedziemy też, płyniemy, wrócimy. Tu jest teraz flota skarbów. O, tutaj sprzedamy te narzędzia z wielkim zyskiem. Kupimy bawełnę. Cukier także, możemy kupić trochę kukurydzy, trochę juty. Tutaj możemy sprzedać troszeczkę cukru, kupić trochę kukurydzy, też kupić trochę juty. Okej. Super. Puerto Cabello. Możemy kupić jutę, po raz kolejny kupić kukurydzę. Może sprawdzić, czy nie ma tutaj jakiejś kosteczka. Jest. Szeglarz, mam pewną wiadomość, która jest pewnością dla ciebie warte 10 tysięcy. No nie. Tak, mój szwagier zna człowieka o imieniu jakimś tam, on zna takiego człowieka i on tam coś może nauczyć się, bez sensu. W Kartaginie nadmiar ludzi, w Margaricie, przepraszam.
I tutaj możemy sprzedać tą bawełnę i tą jutę, ponieważ oni tutaj produkują te dwie rzeczy. Liny produkuje się z juty, ubrania produkuje się z bawełny, rum produkuje się z cukru i mięso produkuje się z kukurydzy. Także jeśli oni mają tutaj produkcję, to oni zawsze będą mieli zapotrzebowanie na te dwa przedmioty. Także opłaca się tutaj tym handlować. I na przykład możemy polecieć do Puerto Santo i po prostu kupić trochę juty. Port of Spain. Kupić znowu trochę juty. Sprzedać im cukier. Kupić trochę kukurydzy. I wydaje mi się, jak tutaj jeździ nasz ten drugi żeglarz, to my możemy popłynąć tutaj na Wyspy Holenderskie. Ponieważ on nam tutaj będzie zabierać te dobre ceny. Będziemy się po prostu tak trochę kłócić, że tak powiem, o klientów. Tutaj zauważyłem, że potrzebują kukurydzy, także my ją najbardziej dostarczymy. Kupimy także narzędzia w cenie 700 za jedno. Tu są potrzebne narzędzia. Ale zanim to możemy tutaj ich parę sztuk sprzedać, pojedziemy do Tortugi i sprzedamy wszystkie. Super. Możemy także im sprzedać cegły, bo jak widzę, potrzebują. Możemy kupić pszenicę za to i w sumie nic ciekawego poza tym nie mają. Port au Prince. Możemy kupić papierosy, ponieważ mają ich bardzo dużo. 40, nie przesadzajmy też. Kupmy cegły, kupmy bawełnę, bo mają jej dużo i cukru też mają dużo. Port Royal produkują liny i mięso, czyli kurczę, obu niestety nie mamy tych zasobów. Interesuje mnie kupno znaczy, jeśli kawa, powiedzmy, że 60 sztuk, 300 za jednostkę. Takie micie są bardzo, moim zdaniem, dobre. Podjedziemy tylko do Port Royal. Potrzebujemy 60 kawy do 24 sierpnia, czyli mamy prawie miesiąc. Tutaj sprzedamy 30 sztuk papierosów i te cegły. Kawy. On chce 60 kawy. A jeśli dobrze pamiętam, to tutaj kawa gdzieś była produkowana w dużych ilościach. Jest kawa, kawa, kawa. Czyli płyniemy do Kartaginy, a potem wracamy do Port-au-Prince. Możemy jeszcze jutę kupić po drodze. Weźmiemy oczywiście ludzi, o kurczę, 40. Ale mamy tak duże. Tak, mamy tak dużo miejsca, także po prostu, no, bez problemu możemy sobie na to pozwolić, żeby co pik wziąć. Santa Maria, czy tutaj jest produkt? Nie, to jest kakao, jest go bardzo dużo, także kupiłbym 30. Sprzedałbym tą całą pszenicę i te owoce. Tu bym zostawił w spokoju. Oni nigdy nie, praktycznie nie będą mieli narzędzi, ponieważ kakao produkuje się z narzędzi. Tylko tam także chyba z jednego narzędzia jest 10 kakao, czy 5, także jest to opłacalne, ale niestety. Jest opłacalne, ale nigdy tutaj się nie będzie tak naprawdę w dobrych cenach tego kupowało. A tutaj możemy kupić cukier, bawełnę, cukier, bawełnę, cukier, bawełnę. Tyle co nam się zmieściło. A tutaj chyba produkują cukru i bawełny właśnie tutaj. Czyli tutaj jest super zarobek, żeby po prostu sobie pojeździć i tak posprzedawać. Także chwilę tak możemy porobić. Ja bym nawet z małym zyskiem to sprzedał. O kurczę, ja to tutaj kupiłem i sprzedaję to z zyskiem. No dobra. I kupiłbym. O, jeszcze tak bym kupił. To kurczę, tak tutaj sobie się bawię. Taki łatwy zarobek, a mamy misję. Żeby kupić 60 kawy. I żeby ona była w dobrej cenie. 171, dobra. No i widzicie, wystarczyło podjechać do jednego i mamy 129 sztuk złota z jednej. Czyli 120. 9, no to mamy tam ponad 6000 zysku. Mamy rangę maryna, czyli możemy kontrolować 4 kapitanów i 2 zezwolenie na budowę mieć. Okej, okay, super, mamy już 60 tysięcy, a teraz jak mu sprzedamy tą kawę znowu, to dostaniemy 52 tysiące. Czyli około 30 tysięcy w kieszeni. A co ja mam ten? Na ciebie na rynku, dobra. I potwierdź, pyk. I dostaliśmy pieniądze. Czy gdzieś tutaj może brakuje ludzi?
No niestety nie, ale możemy tutaj kupić te drogie zasoby plus jeszcze papierosy, podjechać do Port Royal, sprzedać papierosy, kupić bardzo tanio te zasoby drogę cenę. Szynkę i liny też możemy kupić, pszenicę i mamy bardzo dużo ludzi, także może pasowałoby na przykład na Andros, na tę Eleuterę podjechać i tam ich sprzedać, bo tutaj nie, no tutaj jest jedno miasto, drugie, tam trzecie też, ale tutaj będzie o wiele bliżej, także podjedziemy, może jeszcze uda nam się też coś sprzedać w dobrej cenie. Sprawdźmy, 28 chcą. To było 2500 zysku tak naprawdę, także super. Tutaj mamy bardzo mały zysk, także nie sprzedajemy. Może sprzedajmy trochę lin. I oni tak, tutaj chcą narzędzia, także dostarczymy im narzędzia. 10 sprzedamy. Tutaj potrzebują ludzi. Ciekawe czy 6, okej. I możemy sprzedać także trochę przypraw i wina. I tak, żeby zostało nam 15. Na sał. Liny po super cenie. Oczywiście, że sprzedajemy. Kupimy trochę barwników. Póki są po 183, to możemy kupować. Ok, tutaj też kupimy. Tak samo kukurydzę i cukier możemy kupić. Póki po 122. A tutaj kupiłem jedno drożej. Ale tutaj też. Teraz lecimy do Eutery i a tutaj produkują, czyli bawełna i juta. Nie mamy żadnej z tych. O, tutaj sprzedamy mięso, bo jest świetna cena. Dokupimy jeszcze cukru i kukurydzy, owoców i cegieł i sprzedamy im ludzi. Ok. Wielkie Bahamy. Mamy 70 tysięcy plus jeszcze dość sporo rzeczy, które można po fajnej cenie sprzedać. Liny tutaj kupimy i ubrani, nie mamy miejsca na ubrania. Okej, to może wrócimy tutaj do naszej Margarity. Albo przejedziemy jeszcze do Port Royal i może kupimy tam jakieś deski. Dokoń zabijłowce nagród, który zaczął się w pobliżu miasta Estetom, zanim nadejdzie. O kurcze, a co to za misja? Czemu o niej nie wiem? Estetom tutaj. Ale który dogoń i zabij, to ja bym musiał się bić, to ja chyba nie chcę, wiecie, bo po prostu bym przegrał. Ja w ogóle nie mam ani działań, ani niczego takiego, także... Nie za przyjemnie by było. Możemy podejść do San Juan za to, no to leć tą misję tak naprawdę. Lekki zarobek, tutaj dość spory zarobek na cukrze. Na kukurydze nie aż tak, także nie będziemy im sprzedawać. Tutaj możemy kupić za to bawełnę. I wrócimy... Nie. Podjedziemy do San Juan i pokupujemy tutaj deski. Więcej desek. Jeśli coś będzie się dało sprzedać po fajnej cenie, to oczywiście też to zrobimy. O, barwniki po świetnej cenie, okej. O, tutaj przyprawy to pięknie. I można kupić jutę i kukurydzę i kakao. A tutaj jesteśmy, to ta Antigua. Możemy kupić znowu te deski. I kukurydzę, i jutę. I czy my... Bo tutaj mamy jutę i kukurydzę, a tutaj mamy liny. I czy my tutaj... Tu nie mam, tu będziemy musieli podpłynąć. Bo chciałbym zobaczyć, czy my... Możemy tam kupić pozwolenie na budowę, bo jeśli możemy kupić pozwolenie na budowę, byłaby to świetna informacja. Dlaczego? Już wam mówię dlaczego. O kurczę, to jest działania wojskowe. Nie wiem, czy tam podpływać.
Już wam mówię dlaczego. Dlatego, ponieważ tam można po prostu produkować jutę. I to jest najbliższe miasto obok Margarity, gdzie można produkować jutę. A możecie się zapytać, to jak w ogóle wszędzie można, ale tu jest najbliżej po prostu. Po co mi juta? Ja już wam tłumaczę, po co mi juta i po co mi aż tyle drewna. Bo cegły nam się już produkują, a drewno nie. Dlatego chcemy kupić drewno, którego mamy 77 w tym momencie. Możemy im w sumie sprzedać to 17 drewna. Widzicie? Juta, której kupiłem teraz dość sporo, także sprzedam im 14, a z juty tworzy się liny. I już wam coś pokażę, po prostu, teraz. Robimy zamianę. Robimy tak i tak. W tawernie sprawdźmy, co tam jest. Mogłem się tego domyślić. Mój syn Borys nic po niejakich mał pożyczył sobie najlepszy z moich statków. Właśnie dowiedziałem się, że on i jego kompanii postanowili, że jest sobie imprezkę, nie interesuje mnie to. Poszukiwanie, a zatem postawię pierwszej wskazówki. Poszukiwanie skarbu, okej. Okay. Oto wskazówka, to prowadzi cię do skarbu. Jeśli na północ od klifów pożeglujesz, wkrótce w X znacznie lepiej się poczujesz. Czyli gdzieś pewnie klify są na tej mapie i od tych klifów będzie trzeba płynąć na północ. Czyli zgaduję, że tutaj będzie gdzieś może na południowym, może tutaj. Ale to jest na razie jeszcze za mało, żeby coś tutaj zrobić. Ale wracając. Bierzemy mistrza budowlanego i budujemy tutaj warsztat. Znaczy to wytwórnie lin wybudujemy. Gdzie mamy już tutaj? To mamy ceglarnię i moglibyśmy dołożyć ceglarnię, ale zrobimy produkcję lin. No, tutaj sobie gdzieś czaśniemy ją. Ona się powoli będzie produkować, tak? Ok. Wchodzimy sobie jeszcze do tej Margarity, do doków. I bierzemy 30, a może nawet 60 cegieł. I jedziemy do Puerto Santo. Gdzie kupimy za mało wyhandlać, o kurczę, dopiero 30%, dobrze, to trzeba z nim mi pohandlować bardzo dużo. Oni by chcieli 5 towarów tych najniższych, jesteśmy w stanie załatwić. No tutaj nawet trochę tracimy, ale chodzi tutaj nam głównie o powodzenie handlu. Możemy im w sumie opchnąć te wszystkie cegły, ponieważ tutaj jeszcze w tych dokach mamy 35. Dobra, ja bym pojechał tak. Pojechałbym do Port Royal, ponieważ no tam są bardzo dobre ceny, tak samo jak na Wielkich Bahamach, San Juan, bo to są te takie, można powiedzieć, stolice. I możemy tutaj kupić takie rzeczy, na przykład jak trochę drewna. Kupiłem 100, o kurczę, dobra, trudno. No przez przypadek, mięso, liny, przyprawy, wino. Tu możemy kupić chyba papierosy. Dokładnie, tu możemy kupić papierosy. A także cukier, bawełny, nie mamy miejsca już. Dobra, to lecimy do San Juan. Tylko... po to, żeby... O, skarb jakiś. Czy to jest ten skarb, który na północ od klifów? Nie wiem, ale zawsze trochę pieniążków. Dobra, i my wam sprzedamy drewno, bo chcecie tutaj trochę drewna. Sprzedam wam, żebym miał 30. Sprzedam wam też to mięso. A tutaj już tego nie chcecie. No dobra, to sprzedam trochę wina, barwników. Pewnie ten dostarczył 50%. Okej, to wy teraz chcecie na przykład cukier. Może tutaj będzie cukier. Jest cukier. Mam papierosy na sprzedaż, dobrze, kakao kupimy. Ubrania sprzedamy. Cukier sprzedamy. Kakao macie. Kawa i rum by się przydała i narzędzia. Kawa, narzędzi możemy, kawa, rumu nie ma też. Narzędzi możemy trochę sprzedać, Port of Spain. O, tutaj polecą wino i przyprawy, tak samo kakao.
tutaj też możemy to sprzedać. Co wy teraz chcecie? Nic nie chcecie, kurczę, bele. Tak, mimo co bym coś wam tam opchnął może. Trochę kukurydzy, trochę juty jest. Grenada. Tutaj możemy kupić trochę kawy, trochę barwników, trochę narzędzi. A wy macie zapotrzebowanie teraz na bawełnę głównie. Ale narzędzia wam można sprzedać. Bawełna, cukier, kawa, rum. O, tu będzie można sprzedać ludzi. Narzędzia, bawełna, cukier. Także ludzie. Możemy sprzedać. Iliny tak samo. Bawełny i cukier nie, nie sprzedajemy tych dwóch rzeczy akurat, bo my potrzebujemy je do tamtego miasta naszego. Tutaj można kupić. Ojojoj, ale to są fajne ceny. Mamy już zapełnione wszystko, to może sprzedam im tę kawę. Sprzedam im te rzeczy tutaj. I po prostu pokupuję. Nie spodziewałem się, że wykłady lupy tak aż tak tutaj będzie. Wy możemy wam to sprzedać. Także mięso. Kupimy kakao. Jutę, kukurydzę. I pojedziemy do Puerto Santo. Sprawdźmy, czy już tutaj budowała się. Nie, nie wybudowała się jeszcze. Muszę wam sprzedać w takim razie mięso i trochę tych drogocennych przedmiotów, które kupiliśmy za 488 jedno. Kurczę, ale super cena. Dobra, sprawdźmy, ile już jest. 75, dobrze. Port of Spain. Wam, no to sprzedajemy narzędzia, także przyprawy, wino. Grenada. Narzędzia, przyprawy, wino. I tutaj też możemy sprzedać. Wy co tam macie? Bawełnę dalej zapotrzebowanie. Gdzie jest produkowana bawełna? Perse Tom. A gdzieś bliżej? Bawełna. No to lejdziemy do Aston Martin, mam nadzieję, że się nie zmieni. Bawełna, dobra, troszkę jej kupimy. Cukier też, papierosy. Aston Martin. Papierosy, bawełna. Cukier. San Juan. Lucie. I mamy rangę Bossman. Czyli możemy obsługiwać 6 kapitanów i mieć 3 zezwolenia na budowę. Ok. Dobra, pojedźmy do Puerto Santo. Ok. I sprzedajemy to, co kupiliśmy. I jest 96. To w sumie może im ja sprzedam te rzeczy. O, będzie 100? Jak trochę minie czasu, czy nie? Nie. Trzeba coś, co oni mają zapotrzebowanie na to. Chcieli najlepiej te 3. O, tutaj można kupić w sumie po 10 i teraz sprzedać w Puerto Santo. Jest to, dobra. 11 tysięcy, no to mało, dość mało. Wejdziemy do Margarity. I ze statku damy ludzi. I weźmiemy 30 cegieł, pojedziemy do Puerto Santo. A tu jeszcze trzeba magazyn wybudować, kurczę. Gdzieś po środku Karaibów, też dobrze wiedzieć. Kolejna podpowiedź do naszego skarbu, dobrze. Ja już patrzę, że jest 25 minut, także to będzie moment, w którym za chwilkę zakończymy nasz
kolejny odcinek, ale najpierw ja bym zrobił tutaj może taki szlak handlowy, który będzie może wyglądał tak. Tutaj będzie generalnie po miastach holenderskich, trochę po angielskich, też troszkę Hiszpanię zahaczymy. I szlak kupiecki aktywny. A mamy 170 tysięcy. Także my w Margaricie możemy sobie kupić fluetę, która ma 200 pojemności. I korwet jest droga, ona jest bardziej takim do ataku. Możemy jeszcze bark kupić i w tawernie nająć. No, możesz opowiedzieć, jeśli ktoś by chciał, to może sobie zatrzymywać i przeczytać. Ja tego nie będę robił. I tutaj weźmiemy naszych i mamy kolejnego marynarza. Mamy już dwa aktywne szlaki handlowe, 101 tysięcy. Sprawdźmy może jeszcze, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, że widzę, że jesteś zamożnym człowiekiem, Bosman, mistrz i ty. Trudno mi związać koniec z końcem. Chciałem w imieniu mojego narodu spytać się o swojej szczodliwości. Zechciałbyś udzielić pożyczki w wysokości 33 tysięcy. Otrzyma z powrotem 43 w ciągu 3 miesięcy, czyli za darmo tak naprawdę 10 tysięcy zarabiamy, tylko że za 6 miesięcy, tak? O tym się tak naprawdę zapomni i w pewnym momencie tak nam obleci 43 tysiące, także ja jestem zawsze za, żeby to robić. Także ja w tym momencie dziękuję wam za oglądanie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!